Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek dla teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. To słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, które bardzo przyszły mi na myśl w momencie, kiedy dowiedziałam się, że właśnie tu z ministrem Zdrojewskim będziemy otwierać ten piękny budynek. Ten piękny budynek, który będzie zarchiwizowany, będą zarchiwizowane okruchy naszej historii, ale przede wszystkim będzie to archiwizacja takiego dobrego świadectwa naszego regionu, ale też ludzi, którzy w tym regionie mieszkają. Potwierdzenie przywilejów dla miasta Smolenia wcześniej nadane, że pieczęć przypina się we fragmentach, która została zdeklarowana. Thank you.